Psalm pierwszy. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych. Intuicyjnie myślę, że zgadzamy się z tym wersetem psalmu, z tym wezwaniem, że prawdziwe szczęście jest tam, gdzie jest uczciwość, tam, gdzie jest przyzwoitość. Ale jednak jestem przekonany, że gdy patrzymy wokół nas, patrzymy na rzeczywistość wokół nas, to możemy zauważyć, że wiele osób, które są występni, którzy nie są uczciwi, żyją lepiej. Lepiej im się powodzi, nie muszą się martwić o rzeczy doczesne. I niewątpliwie psalmista także dobrze zdawał sobie z tego sprawę. Psalmista również dobrze wiedział, że wcale to nie jest takie proste w zderzeniu z rzeczywistością. Ale psalmista pokazuje nam, że warto być przyzwoitym. Podobnie jak mówił profesor Bartoszewski. Warto być przyzwoitym, warto nie iść za radami występnych, warto być uczciwym, warto być sprawiedliwym, chociaż po ludzku może nie zawsze się to opłaca. Ale warto pójść drogami Pana. Dlaczego? Dlatego, bo zwycięzca będzie miał owoc z drzewa życia. Droga sprawiedliwego nie zginie z myśli Pana. Pan zawsze będzie pamiętał o sprawiedliwym, bo otrzyma nagrodę z drzewa życia. To drzewo życia przekracza naszą doczesność. To drzewo życia jest największym pragnieniem naszego serca, bo przecież każdy z nas pragnie przede wszystkim, żeby żyć, żeby przekroczyć to, co doczesne, żeby żyć wiecznie. I to obiecuje nam Pan. Dlatego warto być przyzwoitym, warto być sprawiedliwym, aby tę nagrodę otrzymać.